Dopiero co w zeszłym roku chyba mieliśmy Outlooking, czyli król wyjęty spod prawa. Teraz mamy Waking, czyli króla. Dużo tych króliczków, nie? No o ile królach jeszcze coś obejrzymy. Chyba żebyśmy policzyli też tegoroczne Living Neverland, ale tam król jest nagi. I to nie był związek frazeologiczny. The King, czyli Król. Jak to mówię, The King, to cały czas słyszę z gry o tron, jak Joffrey krzyczy I am the King! I am the King! A tak kto musi powtarzać, że jest królem tak naprawdę, nim nie jest. Ach, tajuj. W każdym razie Król to Netflixowa produkcja w reżyserii Davida Michaud, którego możecie znać z Animal Kingdom czy... War Machine. Opowiadał on nam tutaj historię młodego króla Anglii Henryka V zwanego Halem przez przyjaciół granego przez Timotego Szalamea. Scenariusz został napisany przez reżysera wraz z Joelem Edgertonem, który zresztą też, też gra w filmie, na podstawie nie tylko prawdziwej historii, ale i sztuki Szekspira na ten temat. I pokazują nam oni młodego Hala od czasu, gdy imprezuje na ulicach miasta, po moment wojny z Francją, kiedy to przejmuje władzę po swoim ojcu i musi stanąć na czele Anglii, która cały czas prowokowana jest przez przez Francję, co prowadzi między innymi do legendarnej bitwy pod Azenkur w 1415 roku. Kurczę, i znowu jeden z tych filmów, gdzie mam mieszane uczucia, naprawdę. Ponieważ z jednej strony bardzo mi się on podobał, ale z drugiej strony przy wielu elementach mam po prostu to ALE. To bo pierwszą rzecz, którą muszę powiedzieć to, że Jestem targetem tego filmu. Od dziecka, jako chłopak, lubiłem filmy historyczne i wojenne. Wszystkie Aleksandry, Bravehearty, Helikopter w ogniu. Mówiąc historyczne, mam na myśli różne, tak? No, wszystkie do dzisiaj jest tam na pamięć, prawdopodobnie, aczkolwiek, wiadomo, teraz inaczej na nie patrzę niż wtedy. Wtedy dzieciak najbardziej się jarał, jak walczyli na mieczyki, teraz lubię trochę inne rzeczy, ale no, gdzieś we mnie to jest. Lubię kostiumowe rzeczy na YouTubie oglądam historyczne kanały od takse dla przyjemności. No to tym bardziej, jak będzie wysoko budżetowa pozycja w kinie, czy tam na Netflixie w domu, no to no, jakby to jest dla mnie. Jednak dla mnie film ma sporo problemów. Zresztą, mniej więcej tych samych, co wspominany przeze mnie Outlaw King, czyli Król wyjęty z prawa, gdzie tam, gdzie Chris Pine gra. Roberta Debrusa, tego co przejął pałeczkę po Williamie lesie, jeśli chodzi o szkockie powstanie, co rok temu ten film, też chyba Netflix zresztą produkował. I z tamtego filmu po roku niewiele pamiętam. Poza tym, że tam chyba rozpoczynał się jednym długim tam, nie wiem, dziesięciominutowym ujęciem skomplikowanym, które no do dzisiaj nie znalazłem szczęki na podłodze, więc wiem, że jej nie mam. A tutaj znowu, ja za rok wiem, że będę pamiętał na pewno Bitwę pod Arzenkur, Kur, która nie jest jakoś niesamowicie jak pokazana, ale jest naprawdę dobrze nakręcona. A jeśli chodzi o resztę, Znowu mamy przykład filmu, który idzie w ton ultrarealistycznego filmu historycznego. A -a -a. On nie jest ultra realistyczny, w tym sensie, że już widziałem mnóstwo kanałów na YouTube, które się tym zajmują Historią średniowiecza, gdzie już tam nawet po samym zwiastunie patrzyli i mówią, no nie na no takiej zbroi to tam nie nosili, tylko taką, bo to był ten rok, a znowu mają tą kolczugę bez tego czegoś, co się pod nią zakłada, nie znam nazewnictwa, ale no nikt nie nosił kolczugi prosto prostu na głowę, tylko ten taki jakby kaptur się nosił, jakkolwiek on się nazywał, i tak dalej, tak. Już już wszyscy już są błędy powyłapywane. Wiadomo, że ten film, zresztą oni już mają już po, powiedziane jakby na starcie, że jest to film na podstawie Sztuki Szekspira, więc to nie do końca miał być film taki w 100% odzwierciedlający historię, ale jednak sam ton filmu, to jak surowo i realistycznie ponuro jest ten świat sfotografowany, to jak realistyczne są bitwy jednak mimo wszystko. Pomijam, mówię, elementy jakichś tam szczegółów, ale tak ogólnie. Nie mamy tutaj bohatera, który mieczykiem walczy i jest gloryfikowany, tylko raczej takie realistyczne pokazanie tego, w jak tragiczny sposób ludzie ginęli i jak to wyglądało. Mamy oczywiście wszystkie zagrywki polityczne i tak dalej, i tak dalej, więc generalnie rzecz biorąc idzie to ten film w stronę takiego, próbujemy być realistyczni. Nawet jeśli ci, co się znają, to widzą, że jest kupa bzdur. I oczywiście jakaś część mnie na maksa się jara. Ja to po prostu Lubię, jak widzę, dobrze, nawet jeśli mi do końca nie znam, ale dobrze odzorowane w miarę stroje. To wszystko wygląda nie jak korona królów u nas tandetnie, tylko bardzo dobrze. Szczególnie, że zdjęcia są naprawdę dobre. W sensie świat jest sfotografowany bardzo ładnie. Zdjęcia w nocy, w dzień, dużych armii, samych jakichś wnętrz pokoi, gdzie dużo osób ma te właśnie stroje historyczne. No to wszystko wygląda bardzo ładnie. Szczególnie, że budżet jest nie najgorszy, no to sami wiecie. To jakoś tam działa. Ale mimo tego, moim zdaniem, film jest dosyć nieciekawy i bardzo mało nowego wnosi na stół. Co znaczy mi się podobał, bo ja to po prostu lubię, tak czy siak. To jest trochę tak jakbyście, nie wiem, z Formułą 1 mieli. Jeśli nie lubicie Formuły 1, to po trzecim okrążeniu patrzycie na zegarek i czy oni kiedyś dojadą. A jeśli ją lubicie, no to wiadomo, cały wyścig wam się podoba, i oglądacie z zaangażowaniem. A tutaj moim zdaniem problemem jest to, że Król, poza samą historią tego konkretnego człowieka, której jeszcze nie widzieliśmy pokazanej, przynajmniej, wiecie, no, z takim budżetem i takim rozmachem współcześnie, i tak dalej, tak naprawdę jest zbieraniną wątków, które już znamy. Mamy podstawowe zagrywki polityczne: komu król może ufać, komu nie, czy w ogóle komuś może, czy władza zmienia człowieka, czy da się pogodzić bycie sprawiedliwym i dobrym, z byciem władcą, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie takie wątki, które w poszczególnych filmach i serialach już widzieliśmy, I niestety tutaj ten film po prostu nic nowego nie odkrywa, nie ma w tym nic niesamowitego. Gdy jakaś postać tutaj okazuje się być zdrajcą, nie mam emocjonalnej reakcji, jakbym nie wiadomo co oglądał, tylko po prostu zareagowałem na zasadzie, aha, czyli ten był zdrajcą. To jest emocjonalna reakcja na poziomie czytania książki historycznej, która no jakoś mnie tam ciekawi, ale powiedzmy, że nie jestem podjarany przed ekranem. I druga sprawa, bardzo ważna dla mnie, gdzie będę chyba kontrowersyjny, to główna postać. Mówię kontrowersyjny, bo wszędzie w necie czytam, znaczy nie wszędzie, właśnie nie wszędzie, ale jednak w wielu miejscach czytam, jaki to Timothy Chalamet nie jest dobry. I teraz muszę powiedzieć tak, jeśli znacie moje recenzje, tamte dni, tamte noce, ostatniego filmu Woody'ego Alena, czyli ten deszcz, te deszczowe dni w Nowym Jorku, czy nieważne, to w każdym mówię, że to jest objawienie, skarb, i mogę się doczekać jego kolejnych ról i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Szczególnie, że ziomeczek jest mega skromnym fajnym kolesiem w wywiadach na YouTubie, więc w ogóle no, jakby kibicuję mu kibicuję ziomeczkowi, młode pokolenie utalentowanych aktorów. I moim zdaniem nie podołał. Ale, ponieważ mówię, no czytam wszędzie, jaki był wspaniały. To nie, nie mówię, że nie podołał w sensie, że był beznadziejny. Tylko w sensie, że był poprawny. I nie wiem, czy ja po prostu nie chciałbym więcej. Czy jakby wewnętrznie czuję, że chciałbym coś bardziej. Ponieważ pierwsza sprawa jest taka, że wszyscy bohaterowie naokoło niego, w zasadzie wszyscy aktorzy. Ben Mendelssohn, Joel Edgerton, Pattison. No tam, dosłownie każda postać naokoło, bo tam jest, jest kilku znanych aktorów tworzy coś nowego, coś innego. Po prostu widzę w filmie postać. Gdy patrzyłem na Timotiego, widziałem tego samego człowieka, co w poprzednich filmach. Te same gesty, to samo, no akcent zmienił na brytyjski, ale generalnie zachowanie, miny, wszystko generalnie takie, jak już widziałem. I... Troszkę mnie to wybijało z filmu i na to zwracałem uwagę. Że to nie jest złe, nie, powtarzam, nie mówię, że źle zagrał. Mówię tylko, że wolałbym coś więcej, coś innego. Wolałbym więcej aktorstwa w aktorstwie. I druga sprawa, która zdecydowanie mu nie pomaga, to jest to, że generalnie jako casting można powiedzieć, że jest dobry chłopak w tym wieku, bo to tak w rzeczywistości też tak, bo to był młody chłopak. Ale gdy ten 50 pięćdziesięciokilowiec, który wygląda jak... Kupa kości i skóry. Zakłada na siebie zbroję i w niej ma iść do, na pole bitwy i walczyć w ogóle. No ja w to nie wierzyłem. Ja po prostu, oglądając ten film, miałem taki sam do siebie, że nie, no kto wyzywa kogoś na pojedynek na zasadzie, jak Achilles troi, że ma walczyć zamiast swoich armii, to będzie z kimś. Na początku filmu walczył jeden na jeden. Miałem taką myśl, stru Wait, what? Co ma karabin na plecach jakiś i nikt o tym nie wie? Ma jakiegoś asa w rękawie? To samo jak na przykład daje przed Agincourt mowę przed bitwą. Ja mowy z filmów typu Alexander, Braveheart, nawet wszystkie najgłupsze mowy filmowe znam na pamięć. Tak, tak, testosteron, podiorka i w ogóle, i w ogóle, tutaj kompletnie tego nie kupiłem, wręcz jak skończył swoją mowę ten chłoptaś, krzycząc głośno, takie wiecie, bójczuczne słowa, aż trochę mi się chciało śmiać. I dodatkowo nie podobało mi się to, co zrobili scenarzyści pod kątem, tak mi się wydaje, że chcieli zacząć jego przemianę od nieodpowiedzialnego imprezowicza przez dobrego i w miarę sprawiedliwego władcę, i dojść do takiego etapu, gdzie, no, właśnie, jakie będą wioski z filmu, czy władza zmienia i tak dalej, i tak dalej. I mój problem jest taki, że ja w ogóle. Tej przemiany nie poczułem. Jak dla mnie, ani nie wierzyłem na początku w to, że Halley jest jakimś imprezowiczem, ponieważ po prostu cały akt wyglądał przez cały film tak samo. Nie uwierzyłem w to, że z dnia na dzień wszyscy, którzy na dworze królewskim widzieli w nim właśnie takiego dzieciaka, co sobie imprezuje po nocach i nienawidzi swojego ojca i tak dalej, z dnia na dzień nagle jest królem, wszyscy się go słuchają bezproblemowo. Nie wierzyłem w to, że jest na polu bitwy taki jak jest i tak dalej, i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc. Ta główna postać, nawet może ja nie powinienem się czepiać tak bardzo tego aktora, ten scenariusz jak dla mnie nie był najlepiej napisany pod kątem tego człowieka, bo wszystko inne naokoło. Kampania historyczna, sale tronowe, bitwa, wszystko wygląda ładnie, dlatego mi się ten film dobrze oglądało. Ale główna postać, coś mi tu od początku nie grało. Czułem się jakbym oglądał w ogóle takiego postać typu superbohatera, jakimś torze czy czymś innym z Marvela, gdzie czegoś mi tu historycznie brakowało. Nie wierzyłem w to po prostu. Ale nie mogę powiedzieć. Film jest naprawdę solidnie zrobiony. Jeśli lubicie tego typu kino, myślę, że będzie Wam się podobał. Ale moim zdaniem pewne elementy mogłyby być lepiej zrobione. Po prostu. No, ode mnie taki film dostaje 6 na 10. I no to jest jeden z tych filmów, w którym... Gdzieś tam za rok se pewnie odpalę ponownie bitwę, ale żebym całość chciał oglądać w przyszłości, to wątpię. Pomimo, że jestem targetem tego filmu, pomimo, że jakaś część mnie po prostu to lubi. I nie wszystkie recenzje na świecie są mega przychylne, ale czytałem trochę takich właśnie w stylu, że film jest rewelka. I może też dlatego byłem za bardzo skajpowany, bo jakbym przeczytał, że jest niezły, no to bym powiedział, a jest bardzo dobry. Także, no, musicie sami sprawdzić. Jeśli macie wątpliwości, sami sprawdzajcie, że Wam podejdzie. Słuchajcie, to są, jakby, to jest moja opinia, możecie mieć kompletnie inną, bo mogę się założyć, że wiele osób na tym się wynudzi, po 15 minutach wyłączy, a wiele się wciągnie i stwierdzi, że to było fajne, realistyczne, mimo błędów historycznych, pokazanie jakiegoś tam okresu w historii, który był całkiem ciekawy, z bitwą i w ogóle, i w ogóle, także generalnie polecam sprawdzić, macie na Netflixie. Dzięki bardzo za uwagę, piszcie w komentarzach, jak Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym Narzekajmy o Filmach.